Szanowni, dobry wieczór. Przyszła pora na drugą część naszej wyprawy w czasy rewolucji, która dokonała się w naszym rozumieniu praw przyrody dzięki między innymi Newtonowi. Jest XVII wiek, ukazały się Pryncypia i tak jak wspominałem, zabawne, że na tej książce widnieją nazwiska dwóch wybitnych osobowości. Pierwszą z nich jest oczywiście Newton, ale drugą z nich to jest Samuel Pepys, ówczesny prezydent Royal Society i osoba, która się z kolei niesłychanie mocno zaznaczyła swój wpływ, jeśli chodzi o życie cywilne, organizacje różnych urzędów w Anglii. No więc będziemy mówić o drugiej zasadzie. No i jak to wygląda? Przypomnijmy pierwszą zasadę. Długi czas ja również uczyłem takiego sformułowania, że jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. No i faktycznie zawsze był problem, bo to na ciało nie działa żadna siła, to jest bardzo taka wysoka abstrakcja. W przyrodzie takie sytuacje praktycznie nie występują. Nawet warto wspomnieć o tym, że zasięg grawitacji, grawitacja ma nieskończenie daleki zasięg, więc działa zawsze. Choć są miejsca we wszechświecie, w którym jest słaba, to się zgadza. No i tu wspominaliśmy przy okazji pierwszej zasady o takiej anegdotycznej sytuacji, że historycy nauki doszli niedawno całkiem do wniosku, że być może źle przetłumaczono, Newton to rozumiał, i źle przetłumaczono z łaciny na angielski pierwsze wydanie pryncypiów i że bardziej bliższe idei Newtona by było sformułowanie takie, że ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest zmuszone do zmiany tego stanu przez działające na nie siły. Innymi słowy, siły zmieniają ruch. No i jak ktoś lubi wierszyki, to można sobie taki wierszyk powiedzieć o tym, o tej całej historii. Arystoteles uważał, że ciało, by się poruszyć, potrzebuje przyczyny, by je do ruchu zmusić. Spytali o to bezwładność. Ja mam takie zdanie, że ciało, gdy już jest w ruchu pozostanie. Odkrył to Galileusz, a Newton na to woła, że tylko siła działając odmienić ruch zdoła. Nawet sobie nie wyobrażacie, do jakich wysiłków zdolny jest nauczyciel, który chce zachęcić swoich uczniów w czasach pandemii, żeby zainteresowali się tym, o czym opowiada. No więc od czego sobie zaczniemy? Nasze pomysły na to, jak opisać tę zmianę ruchu przy związaną z działaniem siły. No, może od prędkości, może na prędkości da się oprzeć prawo fizyki. No nie bardzo, bo od razu popadamy w pewną trudność, bo mamy układy inercjalne i wierzymy w ich równoważność. To znaczy w to, że prawa fizyki wyglądają tak samo w każdym układzie inercjalnym, a tu prędkość danego ciała w różnych układach inercjalnych może być różna. No i musielibyśmy jakoś dostosować te nasze prawo fizyki do tej różnicy prędkości, co może być niepraktyczne. No, kolejna wielkość, która przychodzi do głowy, prędkość to było tempo zmian położenia, czyli odnosiło się do zmiany położenia, spróbujmy przyjrzeć się zmianie prędkości. No tu przynajmniej problemu z równoważnością układów inercjalnych nie będzie, bo one różnią się o stałą prędkość. A jak liczymy zmianę prędkości, no to w różnicy prędkości końcowej i początkowej ta stała prędkość, stała różnica prędkości między dwoma układami inercjalnymi się po prostu uprości. Innymi słowy, zmiana prędkości jest taka sama we wszystkich układach inercjalnych. No i to już powinno nas naprowadzić na myśl, że jesteśmy blisko.
No dobrze. No to spróbujmy coś na ten temat powiedzieć więcej. No, skoro każde ciało pozostaje w stanie spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest zmuszone do zmiany tego stanu przez działające na nie siły, no to powiedzmy sobie, że dobrze, no to ta zmiana prędkości niech będzie proporcjonalna do działającej siły. Tą przyczynę zmiany prędkości nazwijmy siłą. No i cała sztuka polega na tym, że Newton udowodnił, że to nie jest tylko wybieg lingwistyczny i nazwanie jednej nieznanej wielkości w nowy sposób, tylko że z jego równań, które za chwilę poznamy, z równania drugiej zasady dynamiki, potrafił rzeczywiście na przykład wyznaczyć bardzo konkretnie własności siły grawitacji. To znaczy odkrył, analizując przy pomocy drugiej zasady ruch planet wokół Słońca, odkrył wyrażenie na siłę przyciągania grawitacyjnego dwóch mas. No dobrze, czy jesteśmy zadowoleni z tego wyrażenia? No nie do końca, bo tu czegoś brakuje. Znaczy wiemy, że jest coś takiego jak bezwładność, to znaczy im większa masa ciała, tym trudniej jest zmienić jego prędkość. Tu powinno być jego prędkość, a nie jej prędkość. Bardzo dobrze. No więc możemy coś dodać. No, w najprostszy sposób dodać to można w ten sposób, że podzielić siłę przez masę. Masa jest wielkością skalarną. Dzielenie przez masę to jest mnożenie przez odwrotność masy. My wektory umiemy mnożyć przez liczby. I teraz jest tak, że im większa jest ta masa w mianowniku, tym mniejszy jest ten ułamek, tak? W związku z tym rzeczywiście ta sama siła wywoła mniejszą zmianę prędkości, jeżeli będzie działała na ciało o większej masie. No to już wygląda zupełnie nieźle. Pytanie, czy to już wszystko? No i okazuje się, że nie wszystko, bo brakuje dość subtelnej własności przyrody, która polega na tym, że ta sama siła wywołuje większy skutek, jeśli jej działanie trwa dłużej. I badaliśmy to w takim doświadczeniu, w którym ten portret wygenerowała sztuczna inteligencja, portret mężczyzny dmuchającego w rurkę, w którym braliśmy rurkę do napojów, konkretnie ja brałem nurkę do napojów i wydmuchiwałem z niej kołek drewniany, rozporowy. No i oczywiście im dłuższa była ta rurka, tym dłużej ten kołek znajdował się w rurce i tym dłużej działała na niego siła, której źródłem było ciśnienie wydmuchiwanego przeze mnie z płuc powietrza. Ja starałem się za każdym razem dmuchać tak samo. No, w pierwszej wersji dmuchałem w całą rurkę, potem żeśmy ścięli tą rurkę do połowy i potem jeszcze połowę. Obraz był taki, że im dłuższa jest ta rurka, tym dalej leci ten kołek, to znaczy wylatuje z większą szybkością z tej rurki, to znaczy, że pod wpływem działania siły zmiana tej szybkości, no bo zaczynał od stanu spoczynku ten kołek, zmiana tej szybkości jest większa. To znaczy, że rezultatem działania siły jest tym większa zmiana prędkości ciała, im dłużej siła działa na to ciało. No i można to bardzo prosto zapisać. To już te głosy się odezwały z klasy, że no w takim razie no to po prostu niech ta zmiana prędkości będzie proporcjonalna do długości trwania tego impulsu, tak? Długości trwania działania siły. No i tak naprawdę tak wygląda prawo Newtona. Także tutaj ten znaczek proporcjonalny zamieniłem na równość. No i to można też zobaczyć na filmie, który nakręcił znakomity amerykański nauczyciel fizyki Bruce Jenny. Nie ukrywam, że to on zainspirował mnie do tego doświadczenia i tu dostaniecie link do tego filmu i będziecie mogli też Dostaniecie link do tablicy, będziecie mogli kliknąć po prostu w tablicę i w odpowiednie miejsce w tablicy i ten film się otworzy. Tu sobie kliknąć.
No dobrze, no jak teraz wygląda sytuacja? No, sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy drugą zasadę dynamiki zapisaną w takiej postaci. Jeżeli podzielimy sobie obie strony przez delta T, czas działania siły, to po lewej stronie pojawi się tempo zmian prędkości, czyli wielkość, którą lubimy, bo ono pasuje nam do tej hierarchii. Tak, prędkość to jest tempo zmian położenia, do teraz mamy tempo zmian prędkości. No i to tempo zmian prędkości ma swoją nazwę, to jest przyspieszenie, oznacza się ją literą A od angielskiego słowa acceleration. No i myślę, że pora już kończyć ten film, ale zakończymy go takim mocnym akcentem, wnioskiem, jak wygląda ruch w polu grawitacyjnym. No, w polu grawitacyjnym na każde ciało o masie M działa siła, która jest proporcjonalna do masy tego ciała. Pamiętacie, że wyprowadziliśmy takie równanie i wtedy G, ten współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem, zależał od miejsca we wszechświecie, ale na powierzchni Ziemi był równy 10 N na kilogram, około. No jak sobie teraz podstawimy to do tej drugiej zasady, tutaj za tempo zmian prędkości podstawimy przyspieszenie, no to okaże się, że przyspieszenie to jest siła podzielić przez masę. Ja już założyłem, że wszystko porusza się w jednym kierunku, w związku z tym możemy zapomnieć o wektorach. Wartość siły to jest G razy M. No i teraz jest mały cud, bo te masy w liczniku i w mianowniku się uproszczą. Tak? Uproszczą się i zostanie sam ten współczynnik. No i to po pierwsze oznacza, że wszystkie ciała spadają w polu grawitacyjnym z jednakowym przyspieszeniem i pamiętacie na pewno ten film, na którym Brian Cox pokazywał, jak spada ciężka kula do kręgli i piórko, czy pióro w takim wielkim zbiorniku, w takiej wielkiej hali, z której można wypompować powietrze i przez to opór powietrza jest praktycznie zerowy. Tak? Pokazał, że wszystkie te ciała spadają rzeczywiście tak samo. No i to jest matematyczny dowód, że w przypadku, jeżeli działa tylko siła grawitacji, można zaniedbać oporem powietrza, to tak rzeczywiście jest. No i w tym momencie powinno się wam zakręcić w głowie, a ja w związku z tym dziękuję bardzo.